Dzisiaj pogadamy o 5 plusach i 5 minusach Huawei Mate 50 Pro. Zapraszam do oglądania. Huawei coraz odważniej stara się wyróżniać swoim wyglądem. Pokazuje to zarówno niedawno zaprezentowana seria Nova, ale także ten nowy Mate, który jest bohaterem dzisiejszego materiału. Z frontu mamy spory, lekko zakrzywiony na bokach ekran z wcięciem na górze niczym w iPhone'ach. Co prawda to wcięcie nie wygląda zbyt dobrze, no ale skrywa skaner TOF 3D, który szybko i bezpiecznie odblokowuje smartfon, nawet w nocy po ciemku. Ale najwięcej dzieje się na tyle. I od razu mówię Wam, że jeżeli macie dostępną wersję pomarańczową, to zdecydowanie wypada ona lepiej od tej szklanej czarnej. Dodatkowo tą wersję na froncie chroni twardsze szkło Kunun Glass odporne na upadki i zarysowania. Tył pokrywa skóra wegańska, która jest przyjemna w dotyku i się tak nie ślizga, a przy sporych rozmiarach jest to ważne. W górnej części znajduje się spora wyspa z aparatami, wszystko jest tu przemyślane i symetryczne. Aluminiowa ramka dookoła dopełnia elegancji i efektu premium. Plusem tej budowy jest też certyfikat wodoodporności IP68 oraz możliwość ładowania bezprzewodowego z mocą 50 W i 5-watowe ładowanie zwrotne. A jeżeli chcecie ładować smartfon tradycyjnie, to producent dorzuca w zestawie ładowarkę o mocy 66 W. Do pełna z jej pomocą ładuje się w niecałą godzinę, a wbudowana bateria o pojemności 4700 mAh daje radę na 7-8 godzin pracy w cyklu mieszanym Wi-Fi i LTE. Jak na razie niemal same plusy. Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jest to potężny układ, który gwarantuje szybką i płynną pracę, nawet podczas wymagających zadań. Jednak, tak jak i w innych sprzętach, potrafi się on rozgrzać pod mocnym naciskiem. Ale przy codziennej pracy, przy przeglądaniu sieci, oglądaniu seriali, czy nawet graniu w Asphalt 9, nie zauważyłem spowolnień. Na plus, pod względem codziennego korzystania, jest optymalizacja samego systemu. Animacje wyglądają bardzo ładnie i są płynne. Do wyboru są dwie wersje pojemnościowe. 8x256 i 8 GB RAM oraz 512 GB wbudowanej pamięci, którą można rozbudować dodatkowo z pomocą karty, ale do tego wrócimy jeszcze później. Pamięć RAM możemy rozbudować z pomocą wirtualnej pamięci. Pod względem działania jest to jeden z najwydajniejszych smartfonów na rynku. Spory wyświetlacz ma przekątną 6,74 cala. Wykonany jest w technologii OLED i ma rozdzielczość 2612x1212 pikseli. Oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Jak mówiłem, krawędzie są zakrzywione na bokach, ale czy jest to wygodne? Raczej jest to kwestia gustu. Możecie sami napisać w komentarzach. Mi osobiście to nie przeszkadza. Kolory są nasycone, głębokie i naprawdę wypada on bardzo dobrze. Jasność jest odpowiednia do pracy w dzień oraz w nocy. Spokojnie daje radę nawet w mocnym słońcu. Standardowo biel wydaje się nieco wpadająca w żółty, ale można to bez problemu zmienić w ustawieniach. Ekran ma oczywiście wsparcie dla trybu Always on Display, dzięki czemu możemy mieć cały czas pokazaną godzinę i datę. Nadaje się on idealnie do konsumowania treści z portali streamingowych. Niestety nie mamy tu technologii LTPO, czyli dostosowywania odświeżania na podstawie wyświetlanych treści, więc nie jest to tak płynne jak u konkurencji. W górnej części mamy te niestety spore wcięcie, które skrywa głośnik, aparat frontowy, sensor TOF i czujniki, no i zostaje przez to mało miejsca na ikonki powiadomień. W dolnej części pod ekranem ukryty jest skaner linii papilarnych, który działa bardzo dobrze, ale lepiej i łatwiej odblokowuje się ten telefon skanerem twarzy. No i chyba teraz najważniejszy punkt tego modelu, czyli aparaty. Oczko główne ma 50 megapikseli z optyczną stabilizacją. Jest tu jasny obiektyw ze światłem 1.4, ale przysłona jest 10-stopniowa od 1.4 do 4.0. I w trybie przysłony możemy dowolnie sobie nią sterować. Dzięki temu mamy naturalną korekcję bokeh. Oczko numer 2 to peryskopowy teleobiektyw 64 megapiksele z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Trzecie oczko to szeroki kąt o rozdzielczości 13 megapikseli z polem widzenia 120 stopni. Oczko numer 4 to czujnik odpowiedzialny za dobieranie barw na fotkach. No i co tu dużo mówić. Sami widzicie teraz zdjęcia, jakie zrobiłem tym smartfonem. Moim zdaniem jest świetnie. W porównaniu do Samsunga, ale też do Apple'a, którzy lubią podkolorowywać swoje fotki, wydaje mi się, że Huawei jest najbliżej naturalnym barwom.
Zdjęcia są szczegółowe, jest świetny kontrast i rozpiętość tonalna. Pasjonaci fotografii mobilnej znajdą dla siebie sporo ustawień, ale i na auto fotki wypadają bardzo, bardzo dobrze. W ciągu dnia zarówno aparat główny, jak i szeroki kąt mają zbliżone kolory. Sporym plusem jest też jakość zdjęć w nocy. Chociaż tutaj czasami zdarzało się, że fotki wychodziły bardziej żółte niż naturalnie, ale pomijając te chwilowe wpadki, zestaw aparatów z Huawei to zdecydowanie topka obok Samsunga i Apple'a. A tak prezentuje się wideo nagrane kamerką do selfie na tym Huawei. Teraz mamy standardową kamerkę. Tutaj mamy oddalenie szerokokątne. Jest jeszcze tutaj oddalenie 0,8. A teraz możecie zobaczyć, jak nagrywa kamerka główna. To co jest spoko, to że na każdym obiektywie mamy 4K i do wyboru 30 lub 60 klatek na sekundę. Niestety nie ma tutaj 8K. No i podczas nagrywania możemy przyłączyć się na szeroki kąt. Jak widzicie, naprawdę jest szeroki. I możemy tutaj przybliżać. Przybliżenie jest maksymalnie, zaraz Wam pokażę, 15-krotne. No i tak to się prezentuje. Smartfon działa pod kontrolą MUI 13. I tak jak wspomniałem już wcześniej, jest on dobrze zoptymalizowany. Działa szybko i bezproblemowo. Jak już wiadomo, nie mamy tu oficjalnie usług Google'a, tylko Huawei Mobile Service. Więcej o samych usługach Huawei, o aplikacjach, no i dlaczego tak jest, powiedziałem w oddzielnym materiale. Ale tutaj, tak w skrócie, jako plus powiem, że da się korzystać z tego smartfona. Serio można tu mieć praktycznie to samo, co na każdym innym urządzeniu na Androidzie z usługami Google'a. Wystarczy zainstalować G-Space czy G-Box i mamy sklep Play. Możemy instalować normalnie YouTube, Gmail czy inne aplikacje ze sklepu, których nie ma jeszcze w Huawei App Gallery. Jednak z drugiej strony są też minusy, o których trzeba wiedzieć. Na start w urządzeniu jest masa zbędnych, moim zdaniem, aplikacji, które trzeba samemu usuwać. Same G-Space czy G-Box, czyli emulatory, które dają dostęp do usług Google'a, też nie są idealne. Z takich najważniejszych braków na smartfonach Huawei nie zagramy w Wild Rift, nawet pobierając go przez G-Space. Gra nie będzie działać. Na przykład Diablo musimy instalować z pliku APK z przeglądarki Petal. Nadal jest problem z załącznikami w Gmailu, czy też nie wczytuje się nam aplikacja McDonald's. No i spory, moim zdaniem, minus to brak współpracy z Android Auto. Huawei nie oferuje w te miejsce swojego rozwiązania. Co prawda Mate 50 Pro wyposażony jest w głośniki stereo, które grają głośno i naprawdę wyraźnie, jednak producent plasuje go jako topowe urządzenie i na tle np. iPhone'a czy Asus ROG Phone niestety trochę tym głośnikom brakuje. Przede wszystkim brakuje basu. No i dodatkowo nie mamy złącza jack na słuchawki ani przejściówki z USB-C na jack. Więc fani muzyki na słuchawkach mogą być zawiedzeni. Chociaż z drugiej strony, czy używacie jeszcze słuchawek przewodowych? O ile sam wygląd i budowa wypada bardzo dobrze, to niestety nie jest to smartfon dla wszystkich. Jest on po prostu duży i ciężki. Przydałaby się jeszcze jakaś wersja mini z mniejszymi rozmiarami. Ja mam problem z obsługą jedną dłonią, więc co ma powiedzieć drobna kobieta? Takie wymiary trzeba zaakceptować. Moim zdaniem, gdyby się udało zejść bliżej 6,5 cala, to byłby to optymalny rozmiar. Z jednej strony jest to smartfon premium, ale z drugiej strony mamy tu trochę braków. Jak na obecne standardy, nie mamy tu obsługi eSIM, które coraz śmielej wchodzi na rynek. Nie mamy też wsparcia dla sieci 5G, więc myśląc o tym urządzeniu przyszłościowo, za 2 czy 3 lata sieć 5G może być na tyle rozwinięta, że będziemy odczuwać jej spory brak. No i na domiar złego mamy możliwość rozbudowy pamięci za pomocą karty, ale nie jest to zwykła karta microSD jak w innych urządzeniach, a opcja nano memory, czyli musimy dokupować specjalną kartę do tego modelu. Port jest hybrydowy, więc musimy wybrać, czy chcemy w nim umieścić drugą kartę SIM, czy kartę pamięci. No i na koniec trzeba poruszyć kwestię ceny, bo smartfon dostępny jest za około 6000 zł w wersji 256 GB i około 6,5
musimy dać za wersję z 512 giga i pleckami ze skóry wegańskiej. I to wydaje mi się największym minusem. No bo tak naprawdę jest to sprzęt bardzo dobrze wykonany, ze świetnym zestawem aparatów, bardzo dobrym ekranem, ale jednak usługi Google musimy instalować z pomocą dodatkowych aplikacji. Czy też mamy te wymienione w poprzednim punkcie braki. Wydaje mi się, że gdyby Huawei był w stanie zaoferować to samo, ale w trochę niższej cenie od konkurencji, to sporo klientów by było w stanie przymknąć oko na niektóre problemy, czy też nauczyć się korzystać z oferowanych rozwiązań od producenta. Bo jednak nie można im zarzucać dwoją się i troją, aby przekonać do siebie użytkowników i pokazać, że ich smartfony są naprawdę niezłe. Mogliby tylko pomyśleć nad trochę niższymi cenami. Wydaje mi się, że to już wszystko, co miałem do przekazania o tym modelu. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do komentowania. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam i do następnego.